skorzystania mamy bardzo fajną promocję w tym roku. Próbki produktów, każdy produkt kosztuje 10 zł. Mamy oksycel, to są drożdże ziołowe w płynie, na lepszy rozród, na poprawę formy. Zobaczcie, jak bardzo fajnie pachną intensywnie. Super się łączą z karmą, więc każdego rodzaju witaminy w proszku, odzywka. Proszę bardzo. Tak, super sprawa, podnosi odporność. Do tego mamy beta-amin forte, to są witaminy, elektrolity, aminokwasy do szybkiej regeneracji po powrocie z lotu. I to powinno się znajdować w pierwszym pojniku, najlepiej z mumem, co powoduje, że gołąb bardzo szybko się po tym locie regeneruje. Dodatkowo regeneruje jeszcze szybciej wątrobę. Tak jest. Do tego mamy jeszcze białko K plus K protein, to jest 65% czystego białka zwierzęcego i roślinnego do szybkiej odbudowy masy mięśniowej po powrocie z lotu. Więc raz w tygodniu podajemy i gołąb naprawdę po tych długich lotach bardzo szybko dochodzi do siebie. To są trzy produkty, taki pakiecik kosztuje 30 zł. Do tego mamy nowość. Dobrze. Mamy do tego jeszcze krople odflegniające, które 2 lata były testowane na naszych takich testowych gołębnikach. I zobaczcie, panowie. Tak jest zbudowana czaszka gołębia. Tutaj są kanaliki nosowe. Bardzo są skomplikowane, prawda? Tam po zimie zalega śluz, który zasycha i który utrudnia oddychanie gołębi. Po zakropleniu jednej kropli do każdego otworu nosowego, ten cały kurz, który tutaj jest zaległy, śluz zostaje rozpuszczony i gołąb to albo połyka, albo trzeba mu pomóc wacikiem i ten zaległy śluz wyczyścić. Stosujemy te krople 3-4 razy w ciągu całego okresu lotowego. Zawsze po powrocie z lotu, najlepiej w poniedziałek. Jedno takie opakowanie starcza na 500 gołębi albo na 30 litrów wody, bo w zależności od tego, czy mamy na to czas, czy nie, tak jest. I takie kropelki kosztują 35 zł. Więc zachęcam naprawdę do skorzystania. Super sprawa. No i tak jak wiadomo, tutaj ten cały układ oddechowy jest bardzo ważny, bo gołębie w najbliższym otoczeniu jakby kierują się zmysłem węchu, więc przy młodych, które wychodzą na dach, bardzo jest ważne, żeby te drogi oddechowe były utrzymane w czystości. Więc naprawdę...